dotarliśmy do drugiego miejsca, dosyć też ciekawego. To jest taka miejscowość, która się nazywa Bobrowniki. Ona znajduje się w powiecie będzińskim. Też została wpisana. Postaram się jakoś przejść do rejestru zabytków. Przejdę od drugiej strony. Tu widzicie, dalej znajduje się też ciekawy... O! Nowy kościół. Ale postaram się jakoś tak zrobić, żeby widać było elegancko ten stary kościół. Jest to dosyć ciekawy, jest to kościół orientowany, drewniany. Też konstrukcję mamy tutaj zrębową, oszalowane takimi deskami na dosyć ciekawej podmurówce. To też jest ciekawe. Nawa kościoła złożona jest na takim, można by powiedzieć, żucie. Zaraz tutaj sobie podejdziemy, zobaczymy, co tutaj jest za świeczki zapalają. Ogólnie kościół wielkością jest zbliżony do kwadratu. Ja w ogóle bardzo serdecznie zachęcam, żeby pochodzić po tych kwestiach dotyczących szlaku drewnianej architektury. Zresztą nie wiem, czy w PTT-ku nie ma jakiejś odznaki z tym związanej. O, zobaczymy. We wnętrzu są dosyć takie ciekawe stropy płaskie. Zobaczmy, co tutaj jest. Bobrowiczanie, którzy oddali życie za wolną i niepodległą Polskę. Proszę bardzo, na początkach II Rzeczypospolitej w Bitwie Warszawskiej. Bardzo ciekawa sprawa. W walkach o Wilno, w kampanii wrześniowej, w obozie jenieckim, Katyń, Armia Krajowa, Monte Cassino, obozy koncentracyjne, walki z bandami UPA. O, to jest bardzo dobre, żeby w dzisiejszej dobie, gdzie się faworyzuje Ukraińców, wiedzieć, że bandy UPA na terenie Polski działały. To też jest ważna sprawa. Serdecznie naprawdę zachęcam, żeby tutaj zajrzeć. Jak znam życie, to będzie sytuacja taka, że absolutnie nie będzie można wejść do środka, bo te kościółki są w dużej mierze zamykane. Do kilku weszliśmy, ale tutaj widzicie, że znajduje się obok współczesny, murowany kościół parafialny świętego Wawrzyńca. On został zbudowany w latach 1993-2004. To jest urocze. To jest po prostu taki dosyć ciekawy kawałek historii. Ja na przykład mam takie właśnie ciekawe wrażenie, że te osoby, które... O, tu sobie zobaczmy to wejście jeszcze. Te osoby, które ogólnie coś niecoś lubią historii, to zobaczą, że te kościoły mają historię. O, tu co mamy ciekawego? W 2022 roku w zabytkowym kościele będą kontynuowane prace konserwatorskie przy polichromii, w znacznej części sfinansowane przez instytuty państwowe i samorządowe. Czyli na pewno jest to zamknięte. Szczerze mówiąc, wejście do kościoła jest fajne, oryginalne. Ostatnia pamiątka świętej misji to widzimy 1958-1999. No to też jest bardzo ciekawe. Ja mówię, ja bardzo lubię takie kościoły stare. Lubię ten zapach. Wieże, prawdopodobnie tutaj też dzwonnice akurat są. Szkoda, że nie można wejść do środka, bo w środku te polichromie podobno są bardzo oryginalne, bardzo fajne. Myślę, że jak odnowią ten kościół, to znajdzie się wielu się amantów, którzy chętnie tutaj zajrzą. Dziwi mnie też, że nie ma tutaj jakiejś, albo nie zauważyłem ogólnie, jakiejś tabliczki z opisami historycznymi dotyczącymi tego kościoła, ale ogólnie na pewno jest wart zwiedzenia. Ja szczerze mówiąc bardzo chętnie biorę i zwiedzam te kościoły. Może zrobię sobie tą odznakę o tych drewnianych, szlak drewnianej architektury, bo już chyba z 50 na kanale filmów jest na ten temat. Także myślę, że może coś mi dadzą w tym PTT-ku. Zachęcam, naprawdę zachęcam do zwiedzania, bo jest to fajny kawałek historii, więc
jak ktoś będzie przez Bubrowniki jechał, to może tutaj zerknąć.